Cześć. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać kilka pomysłów, jak można usprawnić trening pod kątem sportów walki przy użyciu odważników kettlebell. Zapraszamy Was na fajny, ciekawy odcinek. Zaczynamy ćwiczenia. Start! Bardzo często treningi wytrzymałościowe do sportów walki prowadzone są przy pomocy interwałów, czyli jednostki bardzo intensywnej oraz jednostki z mniejszą intensywnością lub też pozbawioną pracy. Bardzo często stosujemy interwał Tabaty, czyli 20 sekund maksymalnego wysiłku, 10 sekund całkowitej przerwy, powtórzone 8 razy, daje nam 4 minuty maksymalnej fajnej pracy. Do tego typu ćwiczeń jest to bardzo pożądane. Są też inne wersje, na przykład 30 sekund, 15 sekund odpoczynku, powtarzane 5 razy i to, co zastosujemy do dzisiejszej pracy. Pierwszym ćwiczeniem jest swing high pull. Motoryka jest taka sama jak w normalnym swingu. Dodajemy przyciągnięcie ketla na wysokość czoła. Kolejnym fajnym ćwiczeniem, które można wykorzystać pod trening sportów walki, jest side swing. Należy go wykonywać dość dynamicznie, uważając na kolana, skręcać korpus oraz przenosić tylną nogę na palce, by zachować dobry skręt i ruch obrotowy bioder. Dla wszystkich, którzy śmigają na macie, znają podstawy pracy w parterze, kolejne ćwiczenie jest idealne do treningu, nazywa się po angielsku snake move. Natalia, prosimy. Wynosząc kettla w jedną stronę, mocno pracujemy biodrami w drugą. Kolejnym fajnym ćwiczeniem mogącym usprawnić nasz trening pod kątem sportu walki jest jeden z rodzajów wstawania. Chwytamy kulkę na wysokości klatki piersiowej. Schodząc do niskiego przysiadu, przetaczamy się na plecy i dynamicznie wstajemy. Po wstaniu podskakujemy, ustawiając się w prostej, neutralnej pozycji. Kolejnym fajnym ćwiczeniem jest jednak odmian wiosłowania z zadaniem ciosu. Należy mieć proste plecy, zachowaną odpowiednią pozycję. Unosząc ketla jedną ręką, zadajemy cios drugą. Na zmianę jedna i druga ręka. Zadając cios, robimy mocny wydech, tak jakbyśmy faktycznie boksowali. Ostatnim ćwiczeniem na dzisiaj, ale na pewno nie ostatnim w temacie kettlebell i sporty walki, do którego będziemy wracali w kolejnych odcinkach, jest dead clean and press z wyrzutem nóg w tył. Zaczynamy z punktu martwego, robimy clean, press, odkładamy kulę, wyrzut nóg, wracamy. Robimy dwa razy jedna ręka, dwa razy druga lub za każdym razem zmieniamy rękę. To wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Cześć! Cześć!